Cześć, witajcie w pierwszym poradniku na moim kanale. Zdecydowałem nagrać się go głównie ze względu na spotkanie otwarte Warszawskiej Federacji Anarchistycznej, na którym mówiłem o szyfrowaniu maili metodą PGP. Obiecywałem wtedy, że pokażę Wam, jak to się robi. Nie mogłem tego zrobić na samym spotkaniu i dobrze, że nie próbowałem tego zrobić, bo teraz przygotowanie tego filmiku zajęło mi kilka godzin. Więc. Pokażę wam, jak zainstalować e, kl klienta poczty Thunderbird, e, potem jak e, zainstalować do niego e, Enigmail, czyli e, zestaw narzędzi do szyfrowania maili, e, no i jak się szyfruje i wysyła szyfrowane maile. Zaczniemy od instalacji Thunderberda. E, zazwyczaj, jako że przyjmuję, że jesteście na Linuxie, tak jak każda szanująca się osoba zajmująca się aktywizmem powinna korzystać z Linuxa szczególnie do komunikacji e, zapewne w większości, w większości dystrybucji Linuxa jest już zainstalowany Thunderbird ale przyjmijmy, że tutaj nie jest zainstalowany u Was e, więc, żeby go zainstalować e, otwieramy sobie e, terminal on może być w różnych miejscach, ewentualnie jeżeli nie możecie go znaleźć to wystarczy nacisnąć kom kombinację klawiszy CTRL, ALT i T i powinien się otworzyć. No w tym wypadku się nie otworzył. O, otworzył się, dobra. I teraz wpisujecie sobie taką komendę. Najpierw chcemy zaktualizować repozytoria. Jeżeli nie wiecie, co to, to znaczy, nie martwcie się, to, to nie jest nic takiego ważnego. Po prostu wpiszcie to, co ja wpisuję. Więc sudo apt update. I teraz, jak to wpisaliście, zapyta was o wasze hasło administratora. Wpisujecie hasło. Klikacie Enter. I teraz pojawiają się takie rzeczy. To powinno, powinno się skończyć właśnie na, na słowach, że wszystkie, wszystkie pakiety zostały zaktualizowane. Teraz kolejna komenda. Teraz już zainstalujemy fanderberda tą komendą sudo apt install wpisujemy Thunderbird. Klikamy Enter i teraz zapyta nas czy kontynuować. Klikamy znowu Enter. Czekamy aż się zainstaluje. Dobra. No, i teraz w waszych menu powinno się pojawić ThunderBird. Jak zacznę wpisywać FAN. O, jest klient poczty ThunderBird. Klikamy sobie na niego. Czekamy, aż się uruchomi. Wybaczcie, to nie działa najszybciej, bo to jest. Nie jest to nagrywane na prawdziwym komputerze, tylko na maszynie wirtualnej. Dobra. I tak, wyświetla nam się okienko startowe Thunderbirda, Pyta nas, czy chcemy, chcemy używać. Chcemy stworzyć nowy adres mailowy w promowanej przez nich usłudze gandhi.net. No nie chcemy raczej, chcemy tutaj wykorzystać naszą gotową skrzynkę mailową, więc klikamy Skip this and Use my existing email. I teraz tak, wpisujecie tutaj swojego maila i hasło do niego. Ja tutaj przygotowałem maila o nazwie mojego kanału, czyli Posłuchaj o Anarchizmie. Zresztą ten, tego e-maila nie będę, tego konta e-mailowego nie będę usuwać, więc jak chcecie coś do mnie napisać, to zapraszam. Więc tak, tutaj jest hasło. Klikamy sobie, znaczy, wchodzimy sobie w menedżer haseł, tak jak mówiłem o menedżerach haseł w filmiku na temat tego, jak się, jak się bronić przed inwigilacją. Więc ja wpisuję tutaj swoje hasło do, do menedżera. Skopiuję sobie hasełko. Robię wklej i continue. Tutaj wyświetlą się różne rzeczy. Jeżeli korzystacie z RAJZAPA, no to te rzeczy tutaj, jakby te, te ustawienia powinny się zgadzać. Więc nie musicie się tym przejmować, możecie po prostu kliknąć na DAN. Jeżeli nie, no to trzeba kliknąć manual config i wpisać to, co wasz dostawca maila ogłosił, jakie ma ustawienia. Powinno to być na stronie, na stronie dostawcy. No w naszym wypadku klikamy na DAN. Będzie sprawdzać, czy, czy wszystko się zgadza. Tutaj wyszło, że password OK Możemy sobie tutaj kliknąć na, na od razu na naszą skrzynkę mailową, żeby sprawdzić czy, czy nasze maila się załadowały Dobra, teraz możemy już sobie wyjść z Thunderbirda Robimy to klikając tutaj, można sobie zamknąć ten kalendarz O, robimy to klikając tutaj te trzy, trzy kreski i robimy quit I teraz y musimy zainstalować dwie rzeczy y Kolejne, dodatkowe y To jest enigmail i PGP. O co chodzi z tymi, z tymi dwiema aplikacjami? No po prostu umożliwiają nam one korzystanie z systemu PGP. System PGP polega na dwóch kluczach. Jeden jest publiczny, drugi prywatny. Chodzi o to ogólnie, żeby móc przesyłać klucze publiczne do innych, do drugiego odbioru, do jakby korespondenta waszego i odbierać od niego też jego klucz publiczny. I w ten sposób można wymieniać się mailami z szyfrowaniem end-to-end. -end. Dobra. E, więc tak, żeby to zainstalować, znowu piszemy sudo apt install. Oczywiście to wszystko jest zakładając, że macie dystrybucję Linuxa debianową, czyli na przykład Ubuntu, Debian, Mint. To one wszystkie, na nich wszystkich będą działały te komendy. E, jeżeli nie macie, no to musicie same, sami same się dowiedzieć, jak, jak instalować programy. Eee, więc tak, wpisujemy teraz zamiast Thunderbirda wpisujemy eee, PGP i Enigmail po spacji. Klikamy Enter. I teraz e, zostało, napisane, zostało wyświetlone, że e, instalują się następne, następujące pakiety: e, Enigmail i PGP, GPG. To się wszystko zgadza. Teraz powinno być tak, że na końcu po prostu będziecie mieć przetwarzanie wyzwalaczy pakietu. I jeżeli to, to się skończyło robić i, i wywaliło was z powrotem do promptu, no to wszystko jest zainstalowane. To teraz możemy sobie już znowu wyjść z, te, z, te, z tego terminala. Już nie będziemy go używać. Wchodzimy do menu, znowu otwieramy Fanderberda. I teraz wysiedliło się nowe okienko. To jest taki kreator y, y, Enigmaila, który pozwala wam w bardzo łatwy sposób y, skonfigurować sobie, sobie y, szyfrowanie. Y, tutaj wybieramy sobie Start the Setup Now, klikamy Next. Y, pierwszą opcja, która jest y, rekomendowana dla początkujących, chcemy, więc wybieramy też Next. No, i teraz y, Enigmail poprosi was o wpisanie sobie y, szyfru, na którego podstawie będzie generowany klucz. Ten szyfr możecie sobie wygenerować też w menedżerze Haseł. Ja to zrobię teraz, pokażę wam, jak to się robi. Klikamy dodaj nowy wpis. Ja to nazwę PGP. I wygeneruje hasło jak największej długości, nie zaszkodzi na pewno. Klikam zaakceptuj. OK. Zapisuję teraz plik. No i teraz mamy gotowe, gotowe hasełko, które można wpisać do PGP. Yy, yy, przepraszam, yy, robimy skopiuj hasło. Klikamy sobie tutaj, oczywiście, jak dobra. Wybaczcie, zawiesiła mi się maszyna wirtualna. Yy, zrobimy tutaj jeszcze raz. Skopiuj hasło, wklejmy je tutaj, paste. Paste. Dobra, pokazało nam, że, że jakość hasła jest bardzo wysoka. No wiadomo, ma 64 znaki. Robimy next. I teraz wyświetliło się coś takiego. E, ogólnie chodzi o to, że możecie sobie przez ten czas pokorzystać z przeglądarki. On tutaj będzie tworzył klucz. E, generował go z, z tego hasła, które podaliście. I jednocześnie używał przypadkowych danych, które wygenerujecie teraz używając komputera, więc róbcie co tam zechcecie. Klikajcie, kopiujcie pliki, różne rzeczy. Po prostu normalnie, używajcie komputera, wyświetli wam się po prostu powiadomienie, kiedy klucz został wygenerowany. No dobra, u mnie klucz już został wygenerowany. Teraz pojawiła się nowa opcja. Tutaj klikamy, żeby stworzyć sobie taki certyfikat, który pomoże nam potem cofnąć ten klucz, jeżeli na przykład wpadnie on w niepowołane ręce. Albo, albo coś innego się stanie, zgubicie, zgubicie hasło, czy coś Więc klikamy sobie Create Revocation Certificate Teraz wpisujemy znowu to hasło, więc ja znowu je skopiuję stąd Wklej Klikamy, żeby zapamiętał OK No i teraz możemy zapisać sobie ten, ten certyfikat No radzę zapisać go w jakimś bezpiecznym miejscu, gdzie on się na pewno nie zgubi Więc klikam zapisz i certy jest to ostrzeżenie, że certyfikat został utworzony. Klikamy OK. Klikamy Next. I teraz jest napisane, że Enigmail jest gotowy do pracy. Dobra. Skoro to już jest zrobione i Enigmail jest gotowy do pracy, możemy wysłać teraz osobie, z którą, z którą prowadzimy konwersację mailową, nasz klucz. W ten sposób. My wyślemy jej klucz, ona wyśle nam klucz i w ten sposób będziemy, będziemy mogli nawiązać komunikację szyfrowaną. Więc teraz tak, żeby napisać wiadomość w no to klikamy sobie tutaj na write. Ja wpiszę przygotowany wcześniej adres mailowy. Dobra, tutaj dam jako, jako temat dam klucz, no i tutaj też napiszę klucz i teraz tak, żeby dołączyć klucz klikamy tutaj załącz mój klucz publiczny i możemy już wysyłać wiadomość, teraz pojawiło się, że w załącznikach jest, jest klucz, czekamy aż się wyśle, no i dobra i teraz wysłaliśmy, wysłaliśmy klucz. Teraz, żeby zapisać czyjś klucz, no bo oczywiście to będziecie musieli zrobić z dwóch stron, tak? Jedna osoba będzie musiała to zrobić, i druga osoba będzie musiała to zrobić. Więc teraz, żeby, żeby otrzymać klucz i zapisać klucz, ja wyślę teraz klucz z drugiego konta. Dobra, dostaliśmy teraz maila. I to jest klucz, który przyszedł do nas. Żeby go zapisać i, i za, zaimportować Klikamy sobie tutaj na niego, nie jest w załączniku Prawy przycisk myszy Robimy zapisz jako Zapisujemy sobie go gdziekolwiek, może być w pobranych po prostu Zapisz I teraz hmm, Klikamy sobie tutaj w prawym, prawym górnym rogu Przechodzimy w Enigmail Czekam aż mi się wyświetli O e Klikamy zarządzanie kluczami, i teraz tutaj jest nasz klucz. Chcemy zaimportować klucz drugiej osoby, więc klikamy File, Importuj klucz z pliku, i klikamy na pobrany przez nas z załącznika klucz. Teraz pyta nas, czy na pewno go zaimportować. Klikamy Jest. No i to oznacza, że wszystko się powiodło. Klikamy OK. I on tutaj się wyświetlił na liście jako, jako yy, kolejny klucz. Wychodzimy z tego i teraz możemy sobie wysyłać nawzajem wiadomości. Yy, przetestujmy jak to działa. Teraz, kiedy klikamy opcję Write i wybierzemy naszego. Nasz drugi mail, który posiada, posiada klucz, yy, od razu załączyła nam się taka malutka kłódka yy, i możemy sobie teraz napisać szyfrowaną wiadomość. O, to będzie tekst szyfrowanej wiadomości Tak wiem, jestem bardzo kreatywny mm, Nazwijmy ją szyfrowana No i wyślemy Teraz czekamy aż się wyśle OK. Yy, I teraz jak dostaniemy nową wiadomość Teraz zaraz wyślę, wyślę wiadomość z mojego drugiego konta Dobra, dostaliśmy teraz wiadomość zwrotną od drugiej osoby. Klikamy sobie na nią, i jest napisane, że wiadomość została odszyfrowana. Tu jest taka kłodeczka. można zobaczyć szczegóły, za pomocą którego, którego klucza została odszyfrowana wiadomość. No i już wszystko jest gotowe. Możemy się teraz wymieniać bezpiecznie mailami. Tą samą procedurę musicie zrobić tylko raz, i procedurę wymiany kluczami zrobić tylko raz dla każdej, każdej osoby, z którą konwersujecie. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do oglądania pozostałych filmików, które tłumaczą w przystępny sposób, czym jest anarchizm i o co w ogóle chodzi z tą ideologią. Poza tym też zapraszam na mojego Patronite, na którym możecie mnie wspierać finansowo i robienie nowych odcinków w serii Posłuchaj o anarchizmie, a także takich właśnie tutoriali. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.